Cześć! W tej lekcji powiemy trochę o tym, jak protraktor działa pod spodem. Dzięki Promise Managerowi możemy uniknąć bardzo wielu zagnieżdżonych wywołań, takich jak widoczne na tym slajdzie. To wszystko nie jest ani przyjemne, ani łatwe do zrozumienia i utrzymania. Mechanizm ten opakowuje wszystkie promisy i dba o to, by nowy nie mógł ruszyć, dopóki poprzedni się nie rozwiąże. Pozwala to nam, zamiast tego, co widać po lewej, tworzyć dużo ładniejsze i bardziej czytelne testy wyglądające tak. Jest o wiele lepiej, wydaje się, że wszystko w porządku i tak to można pisać. Jest tutaj jednak zastawiona pewna pułapka, którą świetnie widać choćby w momencie, gdy spróbujemy postawić debugger gdzieś w naszym teście. Stawiając debugger tak jak na slajdzie, mamy na myśli zatrzymanie się po przekierowaniu na stronę, prawda? Wydarzy się jednak coś innego. Promise Manager kolejkuje wszystkie asynchroniczne instrukcje i obsługuje je w taki sposób, by wyglądały na synchroniczne. Więc tak naprawdę zatrzymamy się w momencie po przejęciu instrukcji driver get przez Promise Managera. Żeby osiągnąć coś zgodnego z naszą intencją, musimy wstawić debugger dopiero po rozwiązaniu tego promisa. Zobaczymy to zaraz na przykładzie naszej aplikacji. Na początek sprawdźmy dokładnie to, co widzieliśmy na slajdach. Widzimy, że aplikacja się zatrzymała, ale wydarzyło się to zanim doszło do nawigacji. Tutaj widzimy też wartość tej flagi. Spróbujmy teraz przenieść debugger do callbacka, tak jak na ostatnim slajdzie. No i tutaj, zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, testy zatrzymały się dopiero po zakończeniu nawigacji. To teraz wróćmy do poprzedniej wersji kodu, ale wyłączmy Promise Managera. Służy do tego flaga Selenium Promise Manager. Ustawiamy ją na false i odpalamy nasz test. Test zatrzymał się w tym samym miejscu, co za pierwszym razem, czyli jeszcze zanim doszło do nawigacji. Tutaj widzimy, że flaga zmieniła wartość na false. Dla formalności spróbujmy teraz drugiego wariantu przy wyłączonej fladze. I tutaj zachowanie jest już inne. W konsoli możemy zobaczyć kilka warningów związanych z nieobsłużonymi promisami. Nasz test w ogóle nie zatrzymał się na linii z debuggerem. Co zrobić, żeby dało się pisać wygodne i czytelne testy? Rozwiązaniem jest używanie asynka i awaita. Zmienimy szybko te kilka linii. I teraz wszystko powinno działać zgodnie z intencją, jaką wyraża ten kod. Teraz widzimy, że test zatrzymał się tam, gdzie chcieliśmy. Odejście od Promise Managera i używanie składni Async Await zwiększa czytelność i przewidywalność testów pisanych w protraktorze. W następnej lekcji omówimy częsty problem dotyczący Chrome Drivera.